Wraz z kapitulacją III Rzeszy w Europie oficjalnie zakończyła się II wojna światowa, jednak nie dla wszystkich. W ówczesnej Polsce wielu nie potrafiło pogodzić się z powojenną rzeczywistością, która stała się za sprawą zdrady sojuszników i wydania kraju pod komunistyczną okupację. Mimo rozwiązania Armii Krajowej wielu nie złożyło broni i wydało bolszewickiemu reżimowi nierówną walkę. Wyklęci i ścigani przez ówczesną władzę, dziś dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej odzyskują należne sobie miejsce na kartach polskiej historii. Historycy od ponad 25 lat zajmują się badaniem konspiracji niepodległościowej, zarówno tej konspiracji lat II wojny światowej, i tu te badania były podjęte jeszcze wcześniej, jak i tej konspiracji, która była kontynuowana po wojnie, po wejściu Sowietów i poddaniu Polski sowieckiej okupacji, czyli tego zjawiska, które dzisiaj najczęściej nazywamy zjawiskiem żołnierzy wyklętych lub żołnierzy niezłomnych. Powojenne podziemie niepodległościowe jest, wbrew temu, co może się wydawać, rozległym tematem, wymagającym od historyków włożenia w badania ogromu pracy, której nie pomaga ani utajniony charakter konspiracyjnych działań, ani szereg manipulacji, jakimi posługiwała się państwowa propaganda. To jest zadanie historyków, aby rozpoznać, na czym ta konspiracja polegała. Czy były to tylko struktury wojskowe, czy również konspiracja cywilna, wywiad, propaganda. Jaki był jej cel? Dlaczego żołnierze konspiracji podejmowali tą walkę mimo zakończenia wojny i mimo rozwiązania Armii Krajowej? I takie są nasze zadania, zadania historyków, takie są również zadania mediów, aby tą wiedzę ustaloną w wyniku badań archiwalnych, zbierania relacji, poznawania źródeł, dokumentów, przenieść na język popularny i żeby dotarła ta wiedza do jak najszerszych rzesz społecznych. Wiedza o żołnierzach niezłomnych od lat nie jest żadną tajemnicą. Historia tych, którzy nie ugięli karków przed stalinowskim okupantem, jest bowiem propagowana na różne sposoby. Jednym z nich są różnego rodzaju obchody, biegi i marsze pamięci. Jeden z nich, cieszący się dużą popularnością, odbywa się w Ostródzie. Powstał z inicjatywy lokalnego stowarzyszenia Niezależni Ostrudzianie. Pomysł narodził się 2 lata temu. Wtedy zorganizowaliśmy pierwszy marsz żołnierzy wyklętych. W tym roku postanowiliśmy powtórzyć ten sukces. A dlaczego mówię sukces? Dlatego, że udało nam się na ten marsz, w przeciwieństwie do trendu, który jest w Polsce, zaangażować mnóstwo młodzieży. Marsz jest wypełniony przez młodych ludzi, którzy bardzo chętnie włączyli się nie tylko w uczestnictwo, ale również w organizację. Organizacja tak dużego wydarzenia to niemałe wyzwanie. Na całe szczęście inicjatywę Niezależnych Ostrudzian wsparł Urząd Miejski oraz podległe mu instytucje jak Centrum Kultury. Marsz jest olbrzymią inicjatywą, dlatego nie udałoby się tylko naszemu stowarzyszeniu zorganizować go. On się udaje dzięki współpracy wielu dyrektorom, wielu innym organizacjom, przy sponsoringu burmistrza miasta Ostródy. Współorganizatorów wydarzenia jest jednak więcej. Wśród nich znajduje się także Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w kościele którym rozpoczęły się obchody uroczystą mszą świętą, odprawioną dla podkreślenia tego, jak bardzo historia kościoła i niepodległościowego podziemia splatały się ze sobą. Podczas gdy niezłomni walczyli z karabinem w ręku, duszpasterze toczyli równoległą wojnę o narodowego ducha. Okres wojenny, ale i powojenny był dla Polaków tym czasem bardzo ważnym, żeby zachować własną tożsamość. I pytanie jak? Kościół odegrał tu przeogromną rolę. Księża, zgromadzenia zakonne i niekoniecznie zawsze trzeba było być w lesie, ale rodzina. Ta rodzina, która posługiwała się językiem, a jednocześnie niosła tradycję, która była przekazywana. Już nie zawsze tak było w szkołach, bo indoktrynacja dotknęła także szkoły. Ale Kościół i rodzina, te dwie wspólnoty, które jakby się uzupełniały i zachowały tą tożsamość, i tą tożsamość mamy do dnia dzisiejszego. Obchody takie jak organizowany w Ostródzie Marsz Pamięci to żywe lekcje historii. Bardzo możliwe, że jedne z ostatnich, w trakcie których jeszcze można spotkać naocznych świadków tych dramatycznych wydarzeń, takich jak Wanda Bortkiewicz, panna niezłomna, sanitariuszka i łączniczka oddziałów partyzanckich, która była honorowym gościem marszu. Myślimy, że organizacja marszu jest taką żywą lekcją historii. Ja myślę, że nauka z samych książek nie przynosi takich efektów. A gdy pokażemy, gdy opowiemy, gdy wszyscy zobaczą naszą
lokalną bohaterkę, czyli panią Wandę Bortkiewicz, o której jeszcze mało się mówi. Przecież pani Wanda Bortkiewicz to jest nasza żyjąca Inka, nasza lokalna bohaterka, której trzeba poświęcić cześć. Dlatego w tym roku Święto Żołnierzy Wyklętych zostało zorganizowane przy myśli o pani Wandzie. Tytuł to hołd pannom wyklętym, czyli takim jak nasza pani Wanda. Historia Wandy Bortkiewicz, znanej z konspiracji jako Basia, jest gotowym scenariuszem na wysokobudżetową superprodukcję filmową. Sama Wanda Bortkiewicz skromnie jednak unika poklasku, mimo to zgodziła się przemówić do zgromadzonych po odprawionym nabożeństwie. Chciałam przekazać głównie młodzieży o miłości do ojczyzny, o patriotyzmie, o tym, jak to wyglądało w moim młodym wieku wiele lat temu, i życzyć im, by to uczucia pielęgnowali, dbali i nie pozwolili, by ktokolwiek niszczył. Po przemowie Wandy Bortkiewicz oraz prelekcji doktora Brendy odbył się apel pamięci poległych w czasie służby żołnierzy różnych formacji podziemia niepodległościowego, wystąpienia zaproszonych gości oraz odczytanie listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który objął Ostrucki Marsz swoim honorowym patronatem. Następnie kolumna zebranych przemaszerowała do zamku, gdzie w sali reprezentacyjnej dokończono obchody programem artystycznym w wykonaniu uczniów ostruckich szkół i koncertem Andrzeja Kołakowskiego. Zamiast trzech oddzielnych instytucji powstała jedna. Z początkiem marca ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa, która jest połączeniem Służby Celnej, Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej. Najbardziej zauważalną zmianą jest zlikwidowanie Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Celnej. Ich miejsce zajął nowy urząd. Pozostaje 16 urzędów skarbowych, pozostają te same oddziały celne. Od strony organizacyjnej jakby przestają istnieć dwa urzędy, czyli Urząd Kontroli Skarbowej i Izba Celna. Powstaje natomiast nowy urząd celno-skarbowy, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie między innymi kontroli celno-skarbowej. Jednym z głównych zadań nowo powstałej jednostki będą kontrole podatkowe. Umożliwią je nowe uprawnienia nadane celnikom wraz z powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z naszych głównych zadań będzie zwalczanie oszustw związanych z wyłudzaniem VAT-u. Żeby można było to skutecznie robić, ten nowy twór uzyskał też dodatkowe kompetencje. No jedną z nich jest taki duży obszar, który możemy nazwać uprawnieniami operacyjnymi. No, one mają charakter niejawny, ja może tutaj nie rozwijał tego wątku, ale to są uprawnienia zbliżone do policyjnych, które pozwolą nam skuteczniej wykrywać i zwalczać przestępczość. Jak przekonuje rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Olsztynie Renata Kostowska, wprowadzenia kast nie odczują zwykli mieszkańcy. Tymi, w których wymierzona jest nowa reforma, są nieuczciwi przedsiębiorcy. Zdecydowanie cała Krajowa Administracja Skarbowa ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT-u, tak, które są bardzo duże. Słupy, tak, przeciwdziałanie tym procederom tworzenia tak zwanych słupów. Według danych Komendy Głównej Policji tylko w 2016 roku doszło do ponad 420 wyłudzeń podatku VAT. Szacowane straty Skarbu Państwa z tego tytułu to nawet 60 miliardów złotych. Doceniamy dziś instytucje samorządów różnych szczebli. To one właśnie w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju nie tylko kraju czy regionu, ale przede wszystkim lokalnych miejscowości. Na dole tej drabiny, reprezentując wsie, od zarania dziejów stali sołtysi, których rola mimo dziejowych przeobrażeń nadal jest aktualna. Ta rola sołtysa dzisiaj troszkę inna i troszkę taka sama, bo stoi na dole też drabiny takiej społecznej, administracyjnej. Wybiera go ta sama wieś. Ma podobne kompetencje, ściąga podatki, organizuje tą społeczność, jest aktywny. No i musi być także wzorem postępowaniu i gospodarowaniu dla swoich sąsiadów. Ludzie muszą kogoś naśladować, a on musi społeczność organizować. On musi dać tej młodzieży opiekę, zadbać o kluby sportowe na wsi, zadbać o remizy strażackie, o świetlice wiejskie, aktywizować ludzi działania, obchodzić święta,
i te wielkie, i te mniejsze, i te państwowe, i te lokalne, aby tą społeczność jednoczyć, zżywać z sobą i reprezentować ją na zewnątrz. I tak właśnie jest. Pragnąc docenić codzienny trud, jaki sołtysi wkładają w rozwój swoich miejscowości, Urząd Marszałkowski zorganizował pierwszy samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Trzeba też pamiętać o tym najniższym szczeblu, takim praktycznie jeszcze nieusankcjonowanym, jakim jest Sołtys Rada Sołecka. Tam praktycznie rozpoczyna się cała kwestia i potrzeb, i tłumaczenia, co można w danym momencie zdziałać, bo wiemy, że na wszystko pieniędzy nie starcza. I rola sołtysa jest bardzo ważna, ponieważ konsoliduje społeczeństwo na terenie sołectwa, na terenie gminy, współpracuje z samorządem gminnym. No i czyni to społecznie, także trzeba tych ludzi zauważyć, trzeba przynajmniej raz w roku przy ich święcie docenić i podziękować. Gustaw Marek Brzezin ma w tej kwestii niemałe doświadczenie. W swojej karierze samorządowej był bowiem m.in. wójtem gminy Ostróda, co zapewniło mu stały kontakt z lokalnymi miejscowościami, mieszkańcami wsi, ich problemami, a także potrzebami. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mazurskie wsie przeszły na przestrzeni minionych 25 lat znaczne zmiany. Praktycznie dużo się zmieniło. Nastąpił rozwój społeczny, gospodarczy regionu, miast, miasteczek, ale również i wsi. I dzisiaj wieś praktycznie potrzebuje też pełni życia tak samo jak miasto. W sumie wszystkie kwestie związane z życiem kulturowym, sportowym, związane z też taką samo pomocą jest ciągle aktualne. Natomiast nie jest to już wieś rolnicza. Tutaj naprawdę rolników można policzyć na jednej ręce, a reszta to praktycznie ludzie, mieszkańcy, którzy pracują, pełnią swoje obowiązki w zakładach pracy, w miastach, ale chcą też w sposób taki zorganizowany funkcjonować. Stąd te wymogi wzrosły, ktoś musi tym zarządzać i najczęściej jest to sołtys, Rada Sołecka. Przy współpracy z radnym, przy współpracy z samorządem gminy po prostu organizuje te życie, czyni je łatwiejsze dla swoich mieszkańców. Przykładem takich wsi może być graniczące z Ostródą Kajkowo, którego sołtys śmieje się, że mieszkańcy mają tylko jeden problem. Poza tym swobodnie mogą korzystać z pobliskiej infrastruktury miejskiej. Za wysokie podatki, no ale to sołtys podatków nie ustala. Sołtys podatków nie ustala, to nie ma większych problemów. Jesteśmy wsią taką sypialnią Ostródy. Niestety mniejsze i bardziej oddalone od miast wioski mają większe utrudnienia. Dzieci mają na wsi utrudnione, że tak powiem, życie te kulturalne, ograniczone bardzo, może w ten sposób. Rodzice mają bardziej utrudnione, bo muszą dowozić dzieci, żeby mogły korzystać z czegokolwiek do miasta. Niestety w małych wioskach tak się dzieje. W takich wypadkach organizacja lokalnego życia społecznego spoczywa na barkach sołtysów, co jednak wymaga nie tylko pracy, ale i poświęcenia niemałej ilości czasu. Ja jestem rolnikiem i mogę sobie na to pozwolić, a mam mało ziemi, 3,5 hektara, a roni, także czas mi pozwala na to, bo to się zbiera tylko jesienią, na to pozwala mi czas, mam dużo czasu, żeby poświęcić się właśnie dla mieszkańców, dla dzieci, organizować im różnego rodzaju festyny, spotkania, choinki, takie różne rzeczy jak Dzień Kobiet, o na przykład jutro mamy Dzień Kobiet w Tużnicy. Rozwój społeczny wraz z nowymi rozwiązaniami przyniósł też nowe problemy. Największym jest wyludnianie się wsi. Wiemy, że zjawisko wyludniania się wsi, miasteczek także, ale przede wszystkim wsi, staje się bardzo dużym problemem społecznym. Często ci ludzie zostają rzeczywiście pozostawieni samym sobie. Jest dobra współpraca właśnie na tym poziomie, sołtysa z proboszczem. Jest bardzo często tym jedynym działaniem integracyjnym właśnie tych społeczności tam na miejscu. Więc zachęcałem do tego, aby to miało miejsce, aby to się działo. Zresztą to się dzieje w bardzo wielu wypadkach. To jest, można powiedzieć, ta właśnie najbardziej fundamentalna rzecz, na którą mogą liczyć ci właśnie mieszkańcy wsi. I trzeba to podtrzymywać, do tego zachęcać i także za to podziękować. W trakcie samorządowego Dnia Sołtysa podziękowań nie brakowało. Pragnąc choćby symbolicznie nagrodzić najbardziej zaangażowanych, marszałek Brzezin wyróżnił 37 spośród wszystkich sołtysów województwa.
Wśród nich byli przedstawiciele wszystkich sołectw, jak region Długi i Szeroki, z gmin większych i mniejszych, jak Reszel, Szczytno, Miłakowo czy Barciany. Pięć z nich przypadło sołtysom wsi leżących w obrębie powiatu ostruckiego. Trzeba tych ludzi pokazać, trzeba im podziękować, bo to dobry czas na to, żeby ich wyróżnić i wskazać, że tacy ludzie w swoich środowiskach są bardzo potrzebni i to od nich zależy rozwój społeczeństwa na wsi. Docenieni, wyróżnieni i zmotywowani do dalszej pracy społecznej, tak oto wszyscy sołtysi województwa warmińsko-mazurskiego spędzili swoje minione święto. Formuła okazała się trafiona, co być może przełoży się na coroczne regionalne wydarzenie. Takich lekcji może pozazdrościć niejedna szkoła. 2 marca w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie odbyło się wyjątkowe spotkanie przygotowane przez tamtejszy międzyprzedmiotowy klub Hybryda. Spotkanie wyjątkowe, bo wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, nauczyciele oraz uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół. Zaproszeni goście próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy naszej cywilizacji grozi zagłada? Głównym tematem projektu było natomiast globalne ocieplenie i zagrożenia, jakie z niego wynikają. Dla mnie osobiście ogromnym wydarzeniem jest to, że również przyszli dzisiaj do nas absolwenci naszej szkoły i to też uznaję za coś bardzo istotnego, ponieważ pokazuje to więź, jaką tworzymy z naszymi wychowankami. Uczniowie opowiadali o tym, co może się stać, gdy poziom wód na naszej planecie się podniesie. Prezentowali zmiany, jakie zachodzą w rafach koralowych wskutek ocieplania się klimatu, a także pokazywali niepokojące tempo rozpuszczania się lodowców. Arktyczna lodowa pokrywa Ziemi jest obecnie cieńsza o 40% niż 40 lat temu. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny. Uczniowie starali się spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia, zarówno w aspekcie chemii i fizyki, jak i w kontekście humanistycznym. Lekcja, która odbyła się w Zespole Placówek Edukacyjnych, to część większego projektu pod nazwą Innowacja Pedagogiczna. Nauczyciele ZP od roku prowadzą zajęcia jednocześnie z fizyki i języka polskiego. Na każdej lekcji analizowany jest jeden temat, właśnie z dwóch punktów widzenia. Podam przykład. Roboty. Wizje science fiction, a rzeczywiste możliwości nauki. Zwykle tak było, że konfrontowaliśmy jeden temat, czyli takim nowinkom technicznym nadawaliśmy taki kontekst czy wymiar humanistyczny. Innowacja pedagogiczna została wprowadzona ze względu na specyfikę funkcjonowania osób z autyzmem. Nauczyciele chcą w ten sposób pokazać uczniom, że dwa przedmioty, które teoretycznie są na przeciwnych biegunach, z powodzeniem mogą się uzupełniać. Staramy się wychodzić od tych myśli, od tych płaszczyzn, które szczególnie interesują naszych uczniów, na przykład jakieś nowinki techniczne, i wzbogacić to o wymiar właśnie filmu, literatury, poezji czy muzyki. Tak, żeby zainteresować ich tym, czego nie lubią i nawet nie wiedzą, kiedy zaczynają się tym zajmować i również interesować, czyli na przykład czytać literaturę. Częścią prowadzonych zajęć są także publiczne występy, które pozwalają uczniom z autyzmem na integrację z rówieśnikami. Minioną katastrofą można zapobiec. Nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele włączyli się w prezentację tematu spotkania. Zaproszeni goście mogli poznać m.in. historię Ala Gora, amerykańskiego polityka, który angażuje się w walkę z globalnym ociepleniem. Wykład przygotował nauczyciel historii Robert Bartkowski. Wyglądał świat, gdyby w 2000 roku to nie George Bush, a Al Gore został prezydentem Stanów Zjednoczonych i czy Stany Zjednoczone nie podjęłyby jakichś kroków już te 15-16 lat temu, żeby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Uczestnicy spotkania sami mogli odpowiedzieć na pytanie, czy globalne ocieplenie może doprowadzić do zagłady ziemskiej cywilizacji. W przeprowadzonym głosowaniu zdecydowana większość, bo 25 z 29 osób, odpowiedziała tak. Współczesne Madonny na obrazach wyjątkowej artystki. Od 2 marca w Olsztyńskiej Galerii BWA można oglądać pracę Beaty Ewy Białeckiej. Wystawa pod tytułem Efekt Aureoli to zbiór prac malarki z ostatnich 10 lat. Malarstwo na pewno utrzymane w tradycji dobrego, rzetelnego malarstwa. Pani Beata skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i pracownię Jerzego Nowosielskiego. Więc oprócz tego, że jest to znakomite po prostu malarstwo, jest tam
przestrzeń dla ducha, dla idei, dla mistycyzmu, dla tajemnicy. Malarstwo, które pełnymi garściami czerpie z tradycji ikonografii chrześcijańskiej, ale jednocześnie jest szalenie współczesne. Beata Ewa Białecka w odważny sposób łączy tradycyjną ikonografikę chrześcijańską ze współczesnością. Czym dla artystki jest tytułowy efekt aureoli? Jest takim moim nieustannym dążeniem do świętości. Oczywiście z natury świeckim, ale dążeniem do świętości. Myślę, że podobnie jak pustelnicy, tak ja jestem zamknięta przez swoje życie w pracowni, w takim miejscu odwróconym od świata. I jakby rozważam tę swoją rzeczywistość poprzez obrazy. I to jest ta rzeczywistość duchowa, ta rzeczywistość związana z nimbem, z glorią. I stąd efekt aureoli. W swoich pracach artystka odwołuje się do konsumpcyjnych obsesji, wykorzystując loga popularnych firm odzieżowych i hasła reklamowe. To są slogany reklamowe typu must have chociażby, prawda? Wmawiają nam, że musimy mieć coś, że musimy to kupić, by czuć się szczęśliwsi, prawda? Czyli to jest ten produkt must have. I ja to must have wprowadzam do obrazu, do moich relikwiarzy i to jest takie moje przeświadczenie o tym, że do pełni życia niezbędne jest cierpienie. Chociażby, prawda, że do pełni życia niezbędne jest również doświadczenie cierpienia. I stąd moje must have pojawia się w obrazach, które są, znajduje się haft w miejscach stygmatów. I stąd to właśnie must have, takie naznaczenie do świętości znowu. Zdarzyły mi się zarzuty, nawet takie, że wykorzystuję loga firm bez ich zgody. Wprowadzam do obrazu słowo, najczęściej czerpię właśnie z języka sloganów reklamowych, z tej współczesnej popkultury. Zdarzyły mi się oczywiście takie zarzuty, ale ja robię to jedynie w celach artystycznych, w związku z tym myślę, że nie powinno być wobec mnie żadnych pretensji. Na obrazach Beaty Ewy Białeckiej próżno szukać postaci męskich. Artystka przedstawia tylko przedstawicielki płci pięknej. Kobieta symbol, bardzo często kobieta matka, maluje przedstawienia typu amor matris, czyli dotyczące miłości macierzyńskiej. Bardzo często przedstawienia typu pieta, sama wielokrotnie byłam w roli piety, trzymając chore dziecko na ramionach, natychmiast jakby odgrywałam rolę piety, zaczynałam rozumieć, na czym to polega. Jak każdy artysta czerpie oczywiście z własnego życia i z własnego doświadczenia. Tak, kobieta, to prawda. Próbuję ją nobilitować, wywyższać. Odsuwam mężczyznę, zamieniam ikonę męską w żeńską. Wysuwam z kadru mężczyznę i wsadzam w to miejsce kobietę. Wystawa pod tytułem Efekt Aureoli w Galerii BWA nie bez powodu ma miejsce w marcu. To jest jedna z dwóch wystaw, które otwieramy w marcu w ramach naszego zainicjowanego w ubiegłym roku cyklu Femiluki, który pokazuje sztukę kobiet, nie mylić ze sztuką kobiecą, sztukę, którą tworzą kobiety, sztukę feministyczną, sztukę poruszającą tematy dla kobiet ważne i takie, które czasami są też tematami prowokującymi, ale myślę, że czasy dzisiejsze cały czas jakby zmuszają kobiety do tego, żeby zabierała głos. Prace Beaty Ewy Białeckiej można oglądać w Galerii BWA do 2 kwietnia. Jak zbudować tort przy pomocy matematycznych puzli? To i wiele innych zagadnień rozwiązywali uczniowie w Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie, bo właśnie tam ruszyła nowa wystawa pod hasłem Matematyczny Pociąg. Wystawa matematyczna, interaktywna dla dzieci z klas 4, 5, 6 oraz gimnazjum. Wystawa, która w bardzo fajny sposób przekazuje wiedzę matematyczną. Dzieci przychodzą się tak naprawdę pobawić, a w międzyczasie czegoś się nauczyć. Na wystawę składa się 20 eksponatów typu hands-on. Co to oznacza? Matematykę na wyciągnięcie ręki, jej dotknięcie i nauczenie się tego, co może na pozór sprawiać trudności. A jakie będą zadania do rozwiązania? Przeróżne, od najprostszych zadań poprzez układanie klocków, jak i również takie, które opierają się na podstawowych twierdzeniach matematycznych, takich jak twierdzenie Thalesa, twierdzenie Pitagorasa. A dlaczego Park Naukowo-Technologiczny zdecydował się zorganizować tego typu wystawę matematyczną?
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny to nie tylko miejsce, gdzie wspiera się przedsiębiorców, ale również mamy za zadanie promować kreatywność, promować kreatywne myślenie, przedsiębiorczość, więc dzieci, które tutaj przychodzą, poza tym, że bawią się świetnie, uczą się matematyki, dowiadują się, czym jest park, co się tutaj dzieje, jak wspieramy przedsiębiorców i kiedyś, może za 10-15 lat, kiedy wpadną na innowacyjny pomysł, przypomni im się ta wizyta i przyjdą do nas, do Olsztyńskiego Parku, po pomoc, po wsparcie i rozwijać po prostu swój biznes. Uczniowie oraz ich nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 18 mieli okazję jako pierwsi ocenić wystawę matematyczną w OPNT. Czy takie zajęcia interaktywne w OPNT mogą pomóc uczniom? Myślę, że jak najbardziej. Rozwijają kreatywność, logiczne myślenie. Powinno być więcej takich zajęć? Myślę, że tak. Okazuje się, że wystawa matematyczna zrobiła również spore wrażenie na rodzicach. Bardzo ciekawe, przyszłabym chętnie ze starszym synem. Syn ma 18 lat, na pewno by mu to nie zaszkodziło, wręcz przeciwnie. Myślę, że coś innego by takiego, co może dotknąć i wrócić się w takie zwykłe, podstawowe rzeczy, tak? Czyli tą wiedzę, którą ma, wykorzystać jeszcze raz gdzieś tam i przypomnieć sobie, jak wyglądają takie ciekawostki. Edukacja od najmłodszych lat pomaga? Tak, jak najbardziej. A to, że edukacja interaktywna w młodym wieku zachęca do polubienia matematyki, było widać na przykładzie dzieci, które nie potrafiły oderwać się od ekspozycji. Opowiedziały nam, jakie wyzwania musiały pokonać. A co robicie tutaj? Układamy tort. No, tort układamy. A trudno jest ułożyć taki tort? No, próbujemy. Robię taki kwadrat z takich klocków. Piramidę płaską, a tutaj taką stojącą. Musimy policzyć, ile jest kulek z piramidy zrobionych. To trudne zadanie? Tak. Czy zdaniem wszystkich uczniów matematyka jest trudna i czy da się ją w ogóle polubić? Lubicie matematykę? Trochę, no trochę. A co takiego może być fajnego w matematyce? Literki. No, odejmowanie, dodawanie. A najprościejsze to jest dzielenie, prawda? Tak. Łatwiej się uczyć, jak tutaj można coś takiego ułożyć? Łatwiej się no, uczyć. No łatwiej, łatwiej. A za co można lubić matematykę? Bo jest łatwa. No bo lubię dodawać i już się uczyć. A to może być fajny przedmiot? Tak. A dlaczego? No bo później będzie przydatny. A lubisz matematykę? Mało. A czy matematyka w ogóle może być fajna? Może. A tutaj jest fajna? Tak. Fajnie się oblicza te działania. A matematyka może być łatwa? Nie. 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 A takie tutaj zabawy ułatwiają naukę? No, ułatwiają. To dlaczego? No bo można, jak się teraz ćwiczy, to można więcej jej poznać. Każdy, kto chce poznać matematykę w ciekawym wydaniu, może się jeszcze zapisać na zajęcia pod numerem telefonu 89 612 0511. Warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15, a w sobotę od godziny 10 do 15 w OPNT przy ulicy Terlińskiego. Wychowankowie trenera Lipki do tej pory nie napotykali większego oporu. Jednak po serii przeważających zwycięstw w minioną sobotę przyszło im stanąć do walki z naprawdę wymagającym przeciwnikiem, Kartuzją Kartuzy. Zawodnicy Kartuzji byli dodatkowo zdeterminowani, aby odegrać się na Orkanie za poprzednią porażkę, którą odnieśli na swoim boisku. Na tabeli wyników obydwa zespoły szły łeb w łeb przez całe spotkanie. Sytuacja z poprzedniego meczu się jednak powtórzyła i tym razem również Ostrudzianie wygrali dzięki pięknie rozegranej końcówce spotkania, które zakończyło się wynikiem 30 do 25. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Wygraliśmy mecz, więc nie ma co tak na świeżo, bez jakiejś głębszej analizy tutaj kogokolwiek oceniać. I myślę, że było zwycięstwo, więc jest dobrze. No, spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz, bo podobnie było w Kartuzach. Tam dopiero w końcówce sobie wypracowaliśmy przewagę, która pozwoliła nam zwyciężyć. A dzisiaj to bardzo graliśmy tak różnie. Były lepsze i gorsze momenty, na szczęście tych lepszych było więcej i ten lepszy zdarzył się nam w końcówce i w sumie dlatego odnieśliśmy zwycięstwo. Pomimo cięższych momentów spotkania, Artur Lipka jest zadowolony z wystąpienia wszystkich swoich wychowanków. Szczególnie jednak warto docenić grę Artura Sadowskiego oraz Krystiana Maćkowskiego, którzy razem zdobyli niemal 2/3 wszystkich punktów Orkana.
Na pewno wszystkich, ale szczególnie Krystiana Maćkowskiego, który dzisiaj naprawdę sporo bramek rzucił. Sam sobie część tych pozycji wypracował rzutowych, więc tutaj na pewno duże słowa uznania dla niego. I dla reszty rozgrywających, bo w sali w zasadzie grali cały mecz bez zmian. I Artur, i Bartek, więc naprawdę tu chylę czoła przed nimi. Ostatnie zwycięstwo jest kolejnym. Ostródcy Szczypiorniści idą w tym sezonie jak przysłowiowa burza, lub raczej nomen omen orkan. Szybko wspięli się na szczyt tabeli i niekwestionowanie utrzymują pierwszą lokatę w swojej grupie. Nie myśleliśmy o tym, że będziemy po pierwsze ludzi na pierwszym miejscu, czy tam po trzech meczach drugiej kolejki również. Więc to jest dla nas zaskoczenie, cieszy nas to. No, szczególnie u siebie będziemy starali się grać jak najlepiej, żeby kibice, którzy tu przychodzą tak licznie, żeby nie czuli się zawiedzeni. Oto jednak gracze Orkana martwić się nie muszą. Doskonałą grą już zaskarbili sobie rzesze wiernych kibiców, którzy towarzyszą im na każdym spotkaniu, dopingując ile sił w płucach. Oby tak dalej.